Drogie siostry, drodzy bracia, chwała Panu Bogu. Ja was serdecznie witam w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałbym serdecznie na początku przekazać pozdrowienia z Etiopii. Później byłem w ubiegłym tygodniu w Warszawie, tam w dwóch zborach, wczoraj we Wrocławiu. Miałem kontakt z braćmi z Niemiec i ci wszyscy bracia, siostry przekazywali dla was serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Chciałbym, kochani, dzisiaj razem z wami zadać sobie takie pytanie, czy przeanalizować sobie, dlaczego w moim sercu nieraz pojawia się wątpliwość i zadaję pytanie, jest Pan, czy nie ma Go Pana? Jest zgromadzenie obecny Jezus Chrystus, czy Go nie ma? Dlaczego w moim sercu powstaje nieraz pytanie, to jest Pan, czy Jego nie ma? Chciałbym sięgnąć do kilku przykładów Pisma Świętego i tam właśnie poszukać odpowiedzi, odpowiedzi na to pytanie, znaleźć Boże polecenie, które pozwoliłoby nam coś uczynić, aby takiego typu pytanie w moim życiu się nie pojawiało, ale żebym miał tą głęboką pewność, że skoro Pan Jezus powiedział, gdzie was dwóch albo trzech w moim imieniu, jestem pośród was, to jest amen. Tu nie ma dyskusji, tu nie ma żadnych innych warunków. Jedynym warunkiem przyjść, aby się znalazły te przynajmniej dwie lub trzy osoby, które przychodzą w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że i dzisiaj, będąc w zgromadzeniu, w jakiś sposób doświadczamy, przeżywamy czy oceniamy, jest nasz Bóg pośrodku nas, nie ma tego Boga, jest namaszczenie Ducha Świętego, czy też tego namaszczenia nie ma. Ja pierwsze miejsce, które chciałbym przeczytać, takie wprowadzenie, jest to z księgi pierwszej Księgi Królewskiej. Jest tu mowa o Eliaszu. Ja może nie będę czytał z powodu czasu całego tego 19 rozdziału. My wiemy o tym, co się wydarzyło, dlaczego Eliasz znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji, ale przeczytam 19 rozdział, 11 i 12 werset. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, 11 i 12 werset. I Słowo Boże mówi tak. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań nad górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy i łagodny powiew. Gdy to Eliasz usłyszał, zakrył płaszcz swoją twarz i wyszedł i stanął u wyjścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Proszę zwrócić uwagę, że Słowo Boże nam pokazuje potęgę Boga, które oddziałuje na wszystko, na przyrodę, na wiatr, na trzęsienie lub nietrzęsienie ziemi. Jest to Jego dzieła. W tym wszystkim pokazała się potężna moc Boga, ale bezpośrednia obecność Boga z Eliaszem nastąpiła wtedy, kiedy był ten cichy powiew, łagodnego powiewu i Eliasz zrozumiał, że w tym jest Bóg i stanął przed Bogiem, aby z Nim rozmawiać. Ja myślę, że prosty wniosek, który wyciągamy z tego miejsca Pisma Świętego, to nie do mnie należy ocena, w jaki sposób Bóg się objawi, w jaki sposób Bóg przemówi do mnie, ale jest to Boże działania i Boża suwerenna decyzja. My jako ludzie, którzy jesteśmy troszeczkę kierowani emocjami, chcielibyśmy zobaczyć Pana właśnie w tym potężnym wichrze, oto jest Bóg. Chcielibyśmy zobaczyć Pana w tym potężnym trzęsieniu, oto tu coś się dzieje. Drodzy umiłowani, tak, w tym się przejawia potęga i moc żywego Boga, że na skinienie Słowa Bożego, na skinienie Bożej ręki wydarzyć się może wszystko. Ale Pan Bóg, jako ten dobry ojciec, podszedł do Eliasza w tym cichym i łagodnym stwierdzeniu. Zaczął Eliasz słuchać głosu żywego Boga. Więc pierwsze to, co chciałbym zrozumieć, że jeżeli chcę i oczekuję Pana, ja nie mogę wytyczać memu Bogu, że On ma przyjść w głębokim wichrze, że ma nastąpić w wielkim trzęsieniu, że ma coś się wydarzyć jeszcze innego. Decyzja należy do Pana. W dzień 50,
mytnicy Pan przyszedł do ludu, przyszedł do apostołów, do uczniów z wielkim szumem, że tak określę, gdzie całe miasto Jerozolem zauważyła, że coś się dzieje w tej górnej sali, a tam ludzie po raz pierwszy doświadczyli potęgę i moc żywego Boga. Powtórzę jeszcze raz, pierwszą rzecz, którą muszę zrozumieć, ja nie mogę kierować Bogu, wytyczać Bogu drogę, w jaki sposób ja stwierdzę, że On jest lub Go nie ma. Dlatego, że ta decyzja należy do Pana. Moim zadaniem jest poddać się, czy to będzie szum z Jerozolimy, czy to będzie łagodny powiew Eliasza, który Eliasz doświadczył. Ja powinien, że w jednym i w drugim przypadku być przygotowany na odebranie Bożej łaski, Bożego pokoju. I to jest bardzo istotne. Drugie, co jest bardzo ważne w jednym i w drugim przypadku, to czy oczekuję na mego Pana, czy jest w moim sercu to głębokie pragnienie, jest to wołanie: Panie, ja ponownie chcę z Tobą rozmawiać, ja ponownie potrzebuję Ciebie, ja ponownie potrzebuję Twojej mocy, Twojej siły, działania siły świętego Bożego Ducha. Następnie chciałbym zwrócić naszą uwagę na naród izraelski. Wiemy o tym, że naród izraelski był prowadzony potężną ręką żywego Boga. Samo wyjście, wyprowadzenie z Egiptu, to był krok po kroku, gdzie naród izraelski oglądał potężne cuda, które czyni Bóg, potężną moc, którą Pan Bóg przejawia. I dalej, prowadząc naród izraelski, Bóg pokazał swoją obecność pośrodku tego narodu, ponieważ w nocy był słup ognisty, w dzień słup obłoku, który tak jakby zawisł nad namiotem zgromadzenia, pokazując obecność Boga. Było wyraźne świadectwo. Każdy jeden Izraelita, który spoglądał w kierunku namiotu zgromadzenia, mógł ujrzeć oczyma fizycznymi, że Bóg jest pośrodku nich. Po drugie, będąc na pustynie, tak wiele ludzi potrzebowali pokarmu i Bóg posyła im mannę. Ich talerze, że tak określę, są pełne manny, wystarczające, aby wykarmić całą rodzinę i wszystkich obecnych na cały dzień. Więc można zadać pytanie, czy mogłoby się pojawić w synach izraelskich pytanie, czy jest Pan? No jak można się pojawić pytania, skoro widzę słup ognisty, skoro mam pełną misę manny, więc krótko i zdecydowanie. Widzę ten Boży cud, rano staję, wychodzę, patrzę, wkoło mnie manna jak rosa zraszająca ziemię, jako Boży pokór dla mego życia. No powiedzcie tak sami w sobie, no jest jakaś powód do tego, żeby powiedzieć nie, czy zastanawiać się, jest z nami Pan, nie ma naszego Pana. Są dowody wyraźne obecności Boga. A jednak otwórzcie sobie drugą księgę Mojżeszową, 17 rozdział. I znajdziemy taki opis, kiedy dla narodu izraelskiego zabrakło wody. Ja też znowu nie będę czytał całą sytuację, wy dokładnie to wiecie, ale przeczytam 5, 6 i 7 werset 17 rozdziału drugiej księgi Mojżeszowej. I Słowo Boże mówi tak. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdźcie przed ludem, weź z sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed Tobą na skale, tam na Chorebie, a Ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. I Mojżesz całą tą sytuację teraz podsumowuje. I 7 werset mówi tak. I nazwał to miejsce Massa i Beriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana mówiąc, czy Pan jest pośród nas, czy nie? Zwróćmy uwagę. Słup ognisty, świadectwo obecności Boga. Pełna misa manny, świadectwo obecności Boga. Ale jest taka prawda, że zabrakło wody. I naród izraelski, zamiast skupić się wobec tej obecności Boga, przecież widzą obłok, mają mannę, to
mimo tak wyraźnego Bożego błogosławieństwa i Bożej obecności, zaczynają zastanawiać się i mówić, jest pośrodku nas Pan, czy nie ma? Dlaczego? Dlatego, że ta obecność Boga, mimo tego obocznego słupa, mimo pełnej misy manny, była mierzona brakiem wody. To, że zaspokojony był głód, to, że wyraźnie nad skrzynią przymierza stał słup ognisty, stał słup obłoczny, stwierdzając obecność Boga, nie spowodowało, że naród izraelski nie zadał sobie pytania. Przecież z nami jest Pan, a nie ma wody. Dlaczego? Może należałoby coś uczynić? Może należałoby się pomodlić? Może należałoby coś zrobić? Może należałoby coś poprawić? Przecież Bóg i w słupie, i w mannie daje nam świadectwo. Jestem pośród was. Gdybyśmy czytali wcześniej, to naród tą całą sytuację rozpoczął od tego, że zaczął narzekać, zaczął mieć pretensje do Mojżesza. Tak jakby to Mojżesz był winny tej całej sytuacji. Oczywiście Bóg wybrał Mojżesza, aby on prowadził naród izraelski. I on zgodnie z Bożym poleceniem i z tym sygnałem, który dawał ten słup obłoczny czy ognisty, on albo zwijał namiot, albo zatrzymywał się na miejscu tam, gdzie zatrzymywał się ten obłok. Drodzy umiłowani, zastanówmy się, czy w naszym życiu tak nie jest. Pan Bóg dał mi szansę, otworzył mi oczy, przyjąłem chrzest wodny, był wspaniały dzień, napełnił mnie mocą Ducha Świętego. Mam świadectwo, że kiedy go prosiłem, uzdrowił mnie, może uzdrowił moje dziecko, pobłogosławił pracą, dał mi mieszkanie. No mógłbym wiele, wiele wymieniać, ale no czegoś mi zabrakło. No zabrakło jakiejś rzeczy, a ona mi tak bardzo potrzebna, jak woda dla narodu izraelskiego. I co ja wtedy robię? Czy szukam oblicza Bożego, czy myślę, no to właściwie jeszcze jest ze mną Pan, czy go nie ma? Jest w tym zgromadzeniu Pan, czy go nie ma? Wyobraźmy sobie, mamy wiele świadectw, że Bóg wysłuchuje wasze modlitwy. Często i na tej grupie WhatsAppowej, i bezpośrednio przekazujemy prośby braci, sióstr o modlitwę. Mamy wiele świadectw, że Bóg nie wysłuchał, ale też jest świadectwa, ale też są sytuacje, musimy się przyznać, no które nazwijmy, nie otrzymaliśmy to, o co prosiliśmy Pana Boga. I teraz czym ja mierzę społeczność Bożą? Czy oceniam, że Pan jest, ponieważ tak wiele doświadczyłem, a w tym przypadku może należy pójść drogą Pawła, zastanowić się, dlaczego trzykrotnie proszę, a Bóg nie udziela mi pomocy. Czy iść na skróty i powiedzieć, nie ma Pana? Właściwie to trzeba się zastanowić. Był Pan, nie ma Pana. Ja myślę, że nieraz, kiedy wychodzimy z nabożeństwa, nie tak dawno też o tym wspominałem, gdzieś taka w nas ocena jest. I mówimy, dzisiaj było nabożeństwo, bo odczuwaliśmy wyraźnie Pana, a dzisiaj, no właśnie, pojawia znak zapytania. Kochani, proszę zwrócić uwagę, naród izraelski dopuścił myśli zwątpiące w obecność Boga tylko dlatego, że zabrakło mu wody. Mimo tego, że mieli za sobą tak ogrom doświadczeń Bożej łaski, mimo że patrzyli na ten obłok, mimo że mieli pełną misę wody. Obecność Pana oni mierzyli i dla nich Pan był wtedy, kiedy Bóg wykonał wszystko to, co oni chcą. A jeżeli czegoś zabrakło, aha, nie ma Pana. Kochani, to jest tak bardzo ważny przykład. Chciałbym, abyśmy głęboko w niego wglądnęli. Drugą rzecz, też z narodu izraelskiego. Kiedy otworzylibyśmy sobie Księgę Sędziów i tam przeczytamy bardzo ciekawą rzecz. A mianowicie Słowo Boże nam pokazuje coś bardzo ciekawego. A mianowicie w Księdze Sędziów w 6 rozdziale i 13 wersecie znajdujemy taką sytuację, kiedy naród izraelski jest w niewoli, że tak określę, otoczony wrogami i w pewnym momencie przychodzi posłaniec Boga do Gedeona i mówi: Gedeonie, Pan z tobą. Co odpowiada Gedeon? Otwórzmy sobie właśnie Księgę Sędziów, 6 rozdział
i 13 werset. Może 12. I ukazał się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Proszę zwrócić uwagę, ukazał się anioł pański, czyli posłaniec Boga. To nie był jakiś posłany człowiek, który mógłby, można by było podać wątpliwość, co on mówi, ale pokazał się anioł pański. I Gedeon odpowiada, nie odpowiada: o Boże, dziękuję Ci, że mam spotkanie z aniołem, ja tak już improwizuję. O Boże, jak dobrze, że Ty chcesz do mnie mówić. Tylko zwróćcie uwagę, co odpowiada Gedeon. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nasi ojcowie, mówiąc: czy nie Pan wywiódł nas z Egiptów, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków? Proszę zwrócić uwagę, Gedeon nie słucha tego, co mówi anioł. Nie wnika w te słowa błogosławieństwa, które słyszy: Pan jest z tobą. Tylko patrzy na całą sytuację ciężką swojego życia i mierzy obecność Pana tym, co na ten moment przeżywa. Nie zastanowił się, ja nie będę rozwijał głęboko tej myśli, że to, że znaleźli się w takiej sytuacji, to nie była decyzja Boga. To oni zadecydowali, że znaleźli się w takiej sytuacji, ponieważ oddalili się od prawa Bożego. I znowu zwróćcie uwagę, Gedeon mierzy, czy stwierdza, czy mówi jednoznacznie, że jest lub nie ma Pana, nie na tym, co słyszy od Pana, tylko na tym, że jemu jest ciężko. Drodzy umiłowani, jeżeli dzisiaj znajdujemy się na tym miejscu, od początku bracia, którzy przede mną stali i mówili, oni powoływali się, inaczej, oni nam przekazywali słowo od Pana. Słowo, o które Biblia mówi, że ono w sobie ma moc. Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa jest mocą. Biblia o tym, co powiedziałem na początku, mówi, że jeżeli przynajmniej dwie osoby przyszło w imieniu Pana Jezusa, to On jest pośrodku was. Kochani, i teraz proszę zwrócić uwagę, jaki sposób my oceniamy. Dlaczego mimo tych wspaniałych miejsc Pisma Świętego, zamiast szukać siebie, dlaczego ja nie odczuwam obecności Boga, to uogólniam sprawę i tak jak Izrael, z powodu braku wody, jest Pan, nie ma Pan. Gedeon, o gdyby Pan był, to ci Midjańczycy dawno by byli wygonieni, a my byśmy królowali. Nie przekłada tego ciężaru odpowiedzialności na sobie, tylko kieruje to na Boga. I tak jakby miał do Pana Boga pretensje. Ja myślę, drodzy umiłowani, że nam przykład Samsona, który nie tak dawno był z tego miejsca poruszany, nam coś bardzo wyraźnie pokazuje. A mianowicie wiemy, kim był Samson. Wiemy, że to był Nazarejczyk, Boży sługa. Wiemy, jakie zadanie Bóg położył nad nim. I wiemy, że ten Nazarejczyk otrzymał pewne prawo. I dotąd, dopóki Nazarejczyk trzymał się Bożego prawa, Bóg wykonywał w nim swoje wielkie dzieło. Ale kiedy Nazarejczyk uczynił coś takiego, wydawałoby się, błahiego, no bo przecież w czym zamykała się siła Boga? W czym była ta moc Boga, która towarzyszyła Samsonowi? Znamy tą sytuację, kiedy jego żona w końcu zmusiła go do tego, czy wymusiła na nim, tak może powiem, że on powiedział, obnażył ją, inaczej, ja użyję słowa, zdradził tajemnicę nazarejstwa, co nie powinien zrobić. I żona obcięła mu, za pomocą oczywiście, odcięła mu włosy. Mam pytanie, czy Boża moc mieszkała we włosach? No ja uważam, że nie. Ale kiedy obcięto mu włosy, on stracił siłę. Przyszli Filistyńczycy, pojmali go i wiecie, co się wydarzyło. Drodzy umiłowani, dlaczego ja czasami mimo obecności Pana nie odczuwam obecności Pana? Bo być może przez analogię, być może ja ścięłem włosy Samsona. Ja nie wykonałem tego stanu nazarejskiego w swoim życiu
I Samson był też zdziwiony, bo kiedy on się obudził, był pewien, że tak jak poprzedni raz, tak i tym razem on sobie poradzi z tymi nieprzyjaciółmi, którzy przyszli, aby go zaatakować. A w tym momencie okazało się inaczej. Drodzy umiłowani, to pytanie, jest Pan, nie ma Pana, często jest taką rzeczą moją osobistą, wskazującą coś na mnie, o czym za chwilę powiem. Ja myślę, że jest błędem, kiedy oceniamy Pana po tym, kto i co i w jaki sposób się odbywa. Kiedy oceniamy Pana, że jest Pan, bo ślepy przejrzał. Oczywiście to jest dowód potęgi Bożego działania. I oby dał Pan Bóg, abyśmy jak najwięcej takich rzeczy mogli przeżywać. Ale nie na ten sposób oceniamy. Oceniamy czasami Pana, kiedy dzieje się coś nad takiego szczególnego, wielkiego, potężnego, ponadludzkiego. A nie zauważamy Pana w codziennym naszym życiu, w tym pielgrzymowaniu naszym. Drodzy umiłowani, proszę zwrócić uwagę, Samson był przyczyną, że utracił to, co miał od Pana. Nie był to powodem, że naród izraelski w tym momencie był zły i wpłynął na Samsona, tylko Samson, no niestety tak się wydarzyło, że on jemu włosy zostały ściąte, utracił stan nazarejski. Utracił posłuszeństwo. Ja myślę, że w tym się kłania to takie pewne stwierdzenie, że dla Boga ważniejsze są czasami niż te wzniosłe działania posłuszeństwo Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wykonanie woli tego, który na nas umarł i zmartwychwstał, aby wlać w nasze życie moc i siłę Bożego błogosławieństwa. I jest to tak bardzo ważne. Więc to, co powiedziałem, mógłbym tak króciutko podsumować, że czasami podajemy wątpliwość Pana Boga, ponieważ w moim wyobrażeniu ja chcę Go widzieć w wichrze, ja chcę Go widzieć w trzęsieniu ziemi, a nie zauważam słupa obocznego czy słupa ognistego w społeczności z moimi braćmi i siostrami. Proszę zwrócić uwagę, że Biblia mówi, że jeżeli mamy społeczność między sobą, to ta społeczność czym jest rozbudowana? Bożym błogosławieństwem i ona się rozszerza na społeczność z kim? Z Bogiem, z Jezusem. A jeżeli mam społeczność z Bogiem, to mam społeczność i mam pośrodku siebie Pana. Nie zauważam wtedy ani też manny Słowa Bożego i jak Izrael wołam, że z powodu braku wody jest Pan, czy go nie ma. Ponieważ Słowo Boże, które głoszone, to według mojej oceny nie ten brat głosi, który powinien głosić. Śpiewają pieśń nie tą, którą ja chciałbym, a modlitwa jest tak słaba, ale nie zauważa się, że samemu się nie modlę, tylko na krześle sobie opieram i uskuteczniam malutką drzemkę. Drodzy umiłowani, proszę zwrócić uwagę, jak istotne i ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. Ponieważ nie szukam przyczyny, że osobiście nie doświadczam obecności Pana w sobie, tylko w zgromadzeniu w innych. Chciałbym pokazać, to nie ja tak naprawdę winny, ja jestem ciągle ofiarą, ale to inni winni. Drodzy, jest tak istotne, abyśmy o tym, na to zwrócili uwagę. Jeżeli rzeczywiście odczuwam, brakuje mi tej głębokiej społeczności z Bogiem, to nie jest efekt, że nie ma Pana. Tylko to jest to, że być może mój Pan jest we mnie zasmucony, Duch Święty jest we mnie zagaszony. Moje życie spowodowało, że siła Boga nie jest w stanie, nie działa we mnie, ponieważ ja swoim postępowaniem odwróciłem się od wielkiej, potężnej Jego drogi. I dlatego chciałbym zwrócić uwagę na coś, co uczy nas Dawid. Jest to pierwsza księga Kronik i sięgnijmy do pierwszej księgi Kronik, do 22 rozdziału i przeczytamy ciekawą rzecz, a mianowicie 22 rozdział i 18 werset. Pisze tak, czy Pan Bóg wasz nie jest z wami? Czy nie dał wam zewnątrz odpocznienia przez to, że wydał w moją rękę mieszkańców tej ziemi i ziemia ta została poddana Panu i Jego ludowi? Znowu Dawid mówi do Izraela, Izraelu, czy w końcu już nie widzicie, że Pan jest z nami, że dał nam odpocznienie, że pobłogosławił nas? Kochani, to, że dzisiaj żyjemy na tym miejscu spokojnie i bomby na nas nie lecą, to nie dlatego, że my jesteśmy tacy dobrzy.
Dlatego, że zgodnie z Bożą łaską Bóg postanowił jeszcze nam miłosierdzie swoje odkazać i możemy spokojnie słuchać, modlić się, wołać do żywego Boga. Czy rzeczywiście nie pamiętamy dniu chrztu wodnego? Czy nie pamiętamy dniu chrztu Duchem Świętym? Czy zapomnieliśmy o cudownych uzdrowieniach naszego Boga? Czy nie ma moc Słowa Bożego, które powtórzę po raz trzeci, gdzie was dwóch albo trzech w moim imieniu, tam ja jestem pośrodku was? To wszystko ma moc. Tylko drodzy umiłowani, Dawid mówi do Izraela, daje mu pytanie, czy słuchajcie Izraelu, czy Pan Bóg wasz nie jest z wami? I w następnym wersecie udziela odpowiedzi. Co zrobić, abym nie miał pewność, że mój Bóg jest ze mną? Co zrobić, aby nie pojawiała się mnie wątpliwość, jest z nami Pan, czy nie ma z nami Pan? Błogosławi nas Pan, czy nie błogosławi nas Pan? Wyciąga rękę swoją nasz Pan, czy nie wyciąga? 19 werset mówi tak. Więc skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana, Boga waszego. I powstańcie i zbudujcie świątynię Panu Bogu, aby można było sprowadzić skrzynię przymierza pańskiego i święte naczynia Boże do świątyni zbudowanej dla Jego imienia. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest odpowiedź na pytanie Izraela, na problem, to, który Izrael się gdzieś tam toczył we sobie walkę. Jest Pan czy nie ma? Z jednej strony, no przecież chyba jest, bo przecież nasz Pan, naszych praojców błogosławił, z tych praojców wypełniły się obietnice, powstał wielki naród. No ale z drugiej, no mamy różne problemy, to w końcu jest nas Pan czy nie? Chorujemy, brakuje nam pieniędzy, jakieś inne problemy przygniatamy. To w końcu jest nasz Pan czy nie ma naszego Pana? Drodzy umiłowani, i Bóg i Dawid mówi do Izraela, zadajcie sobie w końcu pytanie, postawcie raz, a na zawsze. I co powinniście zrobić, aby ten dylemat zginął? Skierujcie, mówi Dawid, wasze serca i wasze myśli ku temu, aby szukać Pana. Rozumiewanie, kiedy czytamy pewne nakazy biblijne, to nawet ten ubiór kapłański, który był nam, daje pewne świadectwa. Dlaczego takie, a nie inne rzeczy były w tym ubiorze kapłańskim? Dlaczego takie, a nie inne rzeczy mógł naród izraelski wykonywać? Dlatego, że Bóg nawet w sposób wizualny chciał im pokazać, aby gdzie nie oczy nie spoglądnęły ich, oni mogli spotkać się ze Słowem Boga. Aby to Słowo Boże było ciągle przed oczyma ich. Aby ta prawda Boża była ciągle przed ich oczyma. Kochani, ja nie mówię, że dzisiaj czegoś takiego nie mam, ale pamiętam z młodych lat dzieciństwa mojego takim dobrym zwyczajem było, tak to określę, że w każdym domu chrześcijańskim, a w wielu przypadkach niemalże w każdym pokoju, na ścianie wisiał werset Pisma Świętego. I to było i świadectwo. I kiedy się budziłem, czy stawałem, mimo woli moje oczy padały na Słowo Boże. Ono momentalnie stawało mi w oczy. Wiecie, nasz organizm ma coś takiego. Wybaczcie, że się podzielę takim świadectwem, ale kiedyś już dawno byłem w pewnej rodzinie Romów, no i prowadziliśmy rozmowę. I ten Rom bardzo mocno się zdenerwował i zaczął, no trochę tak sobie pozwolić na niewłaściwe słowa. A w tym domu u niego taki wisiał taki posąg, obraz, już nie pamiętam, czy przedstawiającego Pana Jezusa, czy Maryję, nie wiem, czy Marię, no ale był. I naraz się patrzę, Rom poleciał, wziął prześcieradło, zakrył to. Mówi, teraz mogę, już mnie nie widzi. Zwróćcie uwagę, to dziś tak człowiekowi jest, jeżeli jest coś przed moimi oczyma, coś jest, co mi ciągle do uszów dociera, to mi coś gdzieś kieruje. Ja myślę, że tutaj Słowo Boże właśnie mówi o tym. Weź w serce, weź w myśli, weź przed swoje oczami, przed oczyma, postaw przed swoimi oczyma tą moc i autorytet Słowa Bożego. Uczyń coś, zbuduj świątynię, odnoś świątynię, która jest w tobie. Nie tak dawno mówiliśmy, powtórzyliśmy sobie słowa Biblii, czy nie wiecie, że wasze ciała są czym? Świątynią Ducha Świętego. Bracie, siostro, jaka jest moja świątynia? Czy ona jest odnowiona, wypełniona Słowem Boga, wypełniona Bożą łaską, czy nie daj Boże, ona jest zakurzona? Jeżeli ona jest wypełniona Bożą łaską, ja nie będę miał problemu.
Bo wybaczcie, że powiem tak prosto po ludzku, nie wierzę w to, żeby przynajmniej dwie osoby na to miejsce nie przyszło w imieniu Pana Jezusa. Nawet jeżeli ja jestem nie w porządku, to te dwie osoby spowodują, że wypełnią się słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział o Duchu Świętym. I On podzielił na takie dwa obszary. Jest pośród was i będzie w was. Ja mogę zamknąć się na działanie Ducha Świętego i On we mnie nie będzie mógł dokonywać dzieła. Ale pośród was On będzie. Mimo tego, że we mnie ja tego nie będę odczuwał. Ponieważ ja świadomie zamknąłem drogę na moc i autorytet Bożego Świętego Ducha. I Dawid mówi bardzo wyraźnie. Zbudujcie, sprowadźcie skrzynię przymierza Pańskiego. Bracia, siostry, co myśmy obiecywali w dniu przyjmowania, zawierania przymierza z Bogiem przez chrzest wodny? Przypomnijmy sobie te słowa. Nasz ślub, nasze wołanie. Kochani, jeżeli żyjemy prawem Boga, jeżeli żyjemy Bożymi obietnicami, jeżeli dla nas ma większa wartość, i wybaczcie, wrócę do narodu izraelskiego, ten słup ognisty pełna micha manny ma wyższą wartość niż z drugiej strony brak wody, to drodzy umiłowani, ja będę otwarty na to, że ta woda przyjdzie. Ona przeniknie. Być może to jest taka próba mego życia. Co ja zrobię, gdy tej wody nie będzie? Ale kiedy dla mnie będę mierzył Boga oczyma takiej konsumpcji, takiego nastawienia, że ja wszystko muszę mieć i wszystko musi być tak, jak ja chcę, no to będę, mimo tego, że będę patrzył na obłok, będę się zastanawiał, jest Pan, czy Go nie ma. I to jest tak bardzo ważne. Dlatego Słowo Boże mówi, zbudujcie świątynię Panu, aby można było sprowadzić, aby ta skrzynia przymierza Pańskiego, aby te święte naczynia Boże wypełniły nasze serca. Drodzy umiłowani, ja nie chcę mówić na temat miłości, ale wiecie, jak bogactwo zamyka się potężne w miłości. I dlatego jest tak bardzo ważne. Dawid, który właśnie wydał to polecenie dla narodu izraelskiego w swoich psalmach, w 94 psalmie, już nie będę tego czytał, gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w milczeniu. Dawno bym już został zniszczony. Następny psalm. Gdyby Pan nie był z nami, niech powie Izrael. Gdyby Pan nie był z nami, gdy powstali ludzie przeciwko nas, to by nas dawno pożarli. I wiele innych miejsc. Proszę zwrócić uwagę. Droga siostro, drogi bracie, gdyby Pan nie był z tobą, gdyby Pan nie był z tym zgromadzeniem, nie bylibyśmy na tym miejscu. Więc pytanie nie należy stawiać, czy Pan jest, czy Go nie ma, tylko pytanie trzeba postawić, w jakim stanie jest moja świątynia. Czy ten obecny Pan może swobodnie działać w mojej świątyni? Czy ten obecny Pan może napełniać moją świątynię mocą i siłą Ducha Świętego? Czy ten obecny Pan zmobilizuje mnie do tego, aby moja modlitwa nie przerywała się, słowa płynęły, chwały, uwielbienia i podziękowania Bogu memu? To pytanie należy postawić. Bo ośmielę się powiedzieć, Pan jest, a to czy ja odczuwam obecność Pana, to już jest inne pytanie. Dlatego a Dawid mnie powiedział, słuchajcie, jeszcze raz poprosimy, aby Bóg udowodnił nam swoją obecność, aby znowu było to trzęsienie ziemi, ten wicher, ten ogień i dopiero zobaczymy, że będzie Pan. Nie. Dawid mówi, słuchajcie, ja powiem swoimi słowami, zatrzymajcie się, skierujcie swoją uwagę do własnego serca, przyglądnijcie się własnym myślom, przyglądnijcie się własnej mowie, przyglądnijcie się własnemu zachowaniu. Czy ta skrzynia przymierza, ten przybytek łaski Ducha Świętego może swobodnie działać w twoim sercu, w twoim życiu? Jest taka nauka, którą znacie, ja już nie będę jej dotykał, która mówi o tym, abyśmy nie zasmucali, nie zagaszali Ducha Świętego. I to jest bardzo istotne. I dlatego chciałbym, drodzy, abyśmy zwrócili uwagę. Nie bądźmy Izraelem, nie bądźmy Gedeonem. W tych przypadkach, o których ja przed chwileczką przeczytałem, ja nie neguję wielkość i potęgę Bożej łaski w życiu Gedeona. Nie neguję wielkiej potęgi jego działania w narodzie izraelskim. Ale ja mówię o tych przypadkach, które ja przeczytałem. Nie bądźmy Izraelem, nie bądźmy Gedeonem i nie bądźmy Samsonem.
Bo obcięliśmy włosy, ja wracam do Samsona, i utraciliśmy moc i mówimy, to są oni winni, że ja nie mam mocy. Nie, Samsonie, to jesteś ty winny, że dopuściłeś do tego, że zostały obcięte twoje włosy. Bo dotąd, dopóki one były na twojej głowie, miałeś siłę. A kiedy straciłeś je ze swojej głowy, no to straciłeś moc i autorytet Boga. To jest tak bardzo istotne i ważne. Ja wam zakończę takim krótkim świadectwem. Moja żona wczoraj, dzisiaj mi opowiedziała, słuchała takie pewne powiedzenie, pewnego świadectwa, pewnego pastora, który znalazł się w pewnym domu, przyszedł do domu, rodzica kogoś gdzieś weszli, spotkał 6- czy 7-letniego chłopczyka i on mówi, a co ty robisz? A on mówi, no czytam Biblię. A o czym czytasz Biblię? No czytam o Danielu. A co tam przeczytałeś? No i ten chłopczyk opowiada, no mówi, że Daniel był taki wierny, posłuszny Panu Bogu. No i on został za to wrzucony do jamy lwiej, ale go lwy nie żarły, nie zjadły. A ten pastor mówi, słuchaj, a jak ty myślisz, a ciebie by te lwy zżarły czy nie? A on mówi, no nie, no bo ja się staram żyć tak jak Daniel. A on mówi, a mamusie żarłyby? No nie. A tatusia, o jego to na pewno by żarły. A dlaczego tatusia by żarły? Bo on nigdy do mami nie umie spokojnie mówić, tylko krzyczy. Więc jest pytanie, gdzie zabrakło Boga? Czy w tym domu nie było Boga, nie było Pana? Był. Był w sercu chłopca, w sercu mama, zabrakło go w sercu taty. W ocenie tego chłopca, a się skupia na tym chłopcu. Myślę, że drodzy umiewani, ten przykład nam pokazuje bardzo ważny. Bóg, gdyby, nie daj Panie Boże, faktycznie Bóg zabrał się, że tak powiem, z naszego domu rodzinnego, zabrał się z mojego serca, zabrał się ze życia zboru. Kochani, nie czarujmy się i nie myślmy, że bylibyśmy zgromadzeni na tym miejscu. Ale problem polega, czy ja się zachowuję tak, jak ten synek ocenił, jak mama, czy zachowuję się jak tato. Jak zachowuję się jak mama, nie mam problemu z tym, czy jest Pan, bo go czuję, doświadczam i z niego się cieszę. Ale gdy zachowuję się tak w ocenie tego synka jak tato, no to wtedy go faktycznie nie ma. Wtedy zastanawiam się, jest Pan czy nie ma. Nie, Pan jest, tylko ty się zastanów, czy wykonałeś to, co mówi Dawid, co powiedział, więc wy skierujcie wasze serca, wy skierujcie wasze myśli, wy szukajcie Pana Boga, wy zbudujcie świątynię, wy wprowadźcie skrzynię przymierza. Czyli ja, ty, każdy jeden z nas. I nie będziemy mieli pytania, czy jest Pan, tylko będziemy mieli inne pytanie. Boże, co jeszcze możemy dla Ciebie uczynić? W czym jeszcze możemy być bardziej przydatni dla Ciebie? W jaki sposób jeszcze bardziej możemy Ciebie uwielbić? I nie będziemy mieli problemów z prawem Bożym, z oczekiwaniem Bożym, z naszym językiem, z naszym zachowaniem, ponieważ ta obecność Pana, ta wolność Ducha Świętego w moim życiu i w moim sercu, ta Boża miłość, która jest brana przez Ducha Świętego, ona zrobi ten Boży idealny porządek. I chciałbym, drodzy, abyśmy o tym pamiętali i nie dopuszczali takich myśli, takich pytań. Jest Pan, czy Go nie ma? Pan jest. A jeżeli chcę zadać pytanie, to zadać pytanie, na ile świątynia moja, ja jako świątynia, jestem otwarty na działanie Ducha Świętego, jestem otwarty na działanie mocy Bożej. Zakończę takim krótkim świadectwem. Ja kiedyś już mówiłem, w pewnym zborze była ewangelizacja, i na tą Anglię przyszedł taki staruszek, starszy brat, który wiele lat pracował w kościele już z powodu zdrowia, wieku, aż tak nie usługiwał. Rzadko zresztą przychodził na nabożeństwo z powodu swojego zdrowia, ale przyszedł i ten prowadzący brat, młody brat, postanowił go uszanować. I mówi do niego, wiesz bracie co, przeczytaj, podziel się tak krótko na tej ewangelizacji tym, co Bóg cię położył na serce. No, ten brat podziękował, przychodzi ten moment, w którym on ma z tego skorzystać, staje. Kochani, otwiera pierwszą księgę Nowego Testamentu, Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział i zaczyna, a on się zaczyna, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, Szymona Abrahamowego.
I czyta go aż do 17 wersetu. No i ten słucha, no wiecie co nam pisze, a ten żył tyle i tyle, spłodził tego i tego, a on umarł i następny. I ten się łapie za głowę, mówi, co ja zrobiłem, co ja tym ludziom powiem, no co on czyta, no komu ten rodowód jest potrzebny, no czyta, no przecież taką Biblię, tyle zna, takie ma doświadczenie, no co on zrobił. A ten staruszek przeczytał te 17 wersetów, powiedział, niech was Bóg błogosławi, amen, i usiadł. No ten już zadowolony, że nareszcie skończył ten dziadek, już go nie męczy. I no, poprowadzili dalej ewangelizację. I z tej ewangelizacji wraca starsze małżeństwo. Babcia i dziadek, wybaczcie, użyję takiego słowa. I dziadek naraz po drodze mówi do babci, ty słuchaj, ty zwróciłaś uwagę, co ten stary kaznodzieja czytał? No mówi, czytał jakieś tam rodowody, ten się urodził, aż nie pamiętam, kto ile lat żył. A on mówi, nie, ale zwróć uwagę. Wszyscy, mimo że tak wiele lat żyli, przyszedł moment, że umarli. I babcia, my też umrzemy. I co będzie z nami? Nie ma innego wyjścia. Wracamy, idziemy szukać Boga. Proszę zwrócić uwagę, drodzy umiłowani. Mógł ten, i ten w tym momencie, można by powiedzieć, ten człowiek w ogóle nie jest prowadzony Duchem Świętym. Co on robi? Czy on sobie nie zdaje sprawy, że to jest ewangelizacja? Czy on sobie nie zdaje sprawy, że to są ludzie, którzy nie rozumieją pewnych spraw? Nie. Był Pan w tej wypowiedzi tego dziadka. To go Pan użył. Te słowa były skierowane dokładnie do tego starszego małżeństwa. I to starsze małżeństwo dzięki temu prowadzeniu Ducha Świętego, tej obecności Pana w sercu tego dziadka, otworzyło oczy na moc Ewangelii i słowa żywota wiecznego. Dlatego, drodzy umiłowani, niech was Pan Bóg błogosławi. Bądźmy ostrożni. Bądźmy ostrożni w takim pytaniu, żebyśmy nie spowodowali to, co później Bóg wypomina dla, czy przypomina dla narodu izraelskiego, mówiąc o tym, że i Słowo Boże, nie szemrajcie jak Izrael szemrał w Meriba. Zwróćcie uwagę, jako uprzedzenie. Ale szemranie polegało na tym, że z powodu braku wody postawili w niepewność, postawili znak zapytania, jest Pan czy nie ma Pana. Niech Pan Bóg nas błogosławi, napełnia swoim pokojem, napełnia swoją mocą i łaską Świętego Ducha. Bądźmy, kierujmy swój wzrok do Ewangelii, do Bożego Słowa, a ona nam ciągle daje gwarancję. Do Ciebie, Pan Jezus powiedział, oto jestem z Tobą, aż do skończenia świata. Amen. My ugniemy kolana i zawołamy naszego Boga.